Cześć, witamy po wakacyjnej przerwie. Z większym życiem. Cześć! Cześć! Witamy was po wakacyjnej przerwie. Z większą energią. Woo! Z większymi pomysłami. Woo! I nie wiadomo jeszcze z czym. Ten sezon zaczynamy niebanalnie od mistycznego spotkania oko w oko z wielkim panem TVN. Dzień dobry, panie wielki TVN. Ja Marcin Proto, telewizja śniadaniowa. I pierwsze pytanie to będzie... Oczywiście, już się kłaniam. Oczywiście. Po całej kule. Jak to kula? Przy wszystkich, tak? Co po całej kule. Okej. Okay. I król TVN dzisiaj w normalnych butach, nie na Instagrama, tego panowie prośba o zdjęcia w planie amerykańskim, tak prosił, tak, to właśnie on. Dzięki, powiedz jeszcze o włosach. A tak, panowie, ci, którzy mają długie lufy, prośba o rozrzedzenie ziarna przy takich zdjęciach profilowych, tak, w tym temacie, także król TVN! Ale według mnie fajnie wypadłem, porwało ludzi. No, według mnie nie. Według mnie, ale ja jestem nieobiektywny, bo ci zazdroszczę, wiadomo. No to zapytaj Amerykanów na wodzie, jak wypadłem. Tak? Zapytać? Okej. Amerykanie mówią, że jesteś mało aktywny. Tak mówią? Tak. Okej. Brawo USA! Brawo! Brawo! Jest ze mną Agnieszka Szulin. Skoro taka osoba obok mnie stoi, to nie mogę nie zapytać o ślub w Wenecji. Co było, co się jadło, jak się bawiło, no? Powiem ci tak, przewidziałem ten zmasowany atak medialny i zaprosiliśmy z Piotrkiem tylko takie osoby, co do których możemy być pewni, że nie puszczą, wiesz, ani słowa na ten temat, co tam się wydarzyło, więc... Podobno się upiła i tańczyła na stole, nie z panem młodym. Renata, takie będzie pytanie na początek ze statystyki. Chodzi o Instagram Kuby. Okazało się, że jesteś dopiero na trzecim miejscu ulubionych rzeczy, które fotografuje Kuba. Na pierwszym miejscu są buty, a na drugim samochód. No, niestety trzecie miejsce, no ale wciąż na podium i z tego się bardzo cieszę. Gratulacje. Ale co jest najlepsze w tym wszystkim, że da się połączyć te wszystkie rzeczy i czasami robimy tak, że... Ja zakładam jego buty, jedziesz do samochodu i Kuba cyka fotkę i to go strasznie kręci, a to jest niełatwe w jego przypadku, żeby go nakręcić. Okej, Piotr, jak pierwsze wrażenia po kilku miesiącach spędzonych w TVN-ie? No powiem ci, że to jest jak w bajce, to jest oszałamiające to wszystko, to jest tak kolorowo, po prostu to jest zupełnie inaczej niż... niż w TVP? Dziękuję, że to za mnie powiedziałaś, kochana. No w ogóle ta historia moja ostatnich miesięcy przypomina mi trochę chińską przypowieść. Nie wiem, czy mamy na to czas. Mamy. To wyśmienicie, bo to jest taka ciekawa chińska historia o papudze, która przez wiele lat mieszkała z gołębiami i myślała, że jest szara. Ale nagle coś takiego się wydarzyło w jej życiu. Oj, to bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. I potem ona, nie wiadomo jak, dostała się do ogrodu zoologicznego. Też dostała się do klatki, ale z innymi papugami. I było zupełnie inaczej. Było jej cudownie po prostu. Taka jest ta opowieść. Wiesz co, chciałabym przekazać to, że trzeba być oryginalnym i nie wolno głupio... Dobra, daj jakąś mrożącą krew w żyłach historię z wybiegu. Aha, no to masz taką historię, słuchaj. Okej. Pewnego razu w Mediolanie podczas pokazu, znaczy przed pokazem, okazało się, że buty są moje za małe. Zrobisz coś takiego? No? Nie potrafisz, grubasie. No to ćwicz i zrób coś takiego. I...